To nasze dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem, które ma traktować o rekrutacji, ma traktować o profesjonalnej rekrutacji i o atrybutach rekrutacyjnych firmy Callway. W ogóle dziękuję za to zaproszenie, jest mi niezmiernie miło, że mogę się z Wami spotkać. Moi drodzy, cytat znany pewnie każdemu, kto w mediach społecznościowych się porusza i nie tylko, przypisuje się go Einsteinowi: szaleństwem jest robić ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów. I dlaczego ten cytat w tym miejscu zamieszczam i jakie ma on w tym miejscu właśnie uzasadnienie? Otóż, moi drodzy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie przyszlibyście na ten webinar, zwłaszcza, że dzisiaj pewnie w całej Polsce były upały, gdyby nie jakieś ważne powody. Być może niektórzy z Was kierowani jesteście ciekawością, ale domyślam się, że pewnie chcielibyście poprawić jakość swojego biznesu, jakość swojej działalności. I skoro mowa o rekrutacji, w szczególności o tym, jak wykorzystać atrybuty rekrutacyjne Callway do rozwoju waszego biznesu, to jeżeli chcecie poprawić jakość tego biznesu, no to w prostej linii domniemuję, że chcielibyście, aby ten stan rzeczy, który dzisiaj was dotyczy, uległ zmianie na lepsze, czyli nie jest taki, jaki byście chcieli. No i teraz, jeżeli stan rzeczy jest taki, jaki jest i jest wynikiem tego, co robimy, to zazwyczaj jest tak, że jeśli chcemy coś zmienić, to musimy coś zmienić, tak? Więc ten cytat pojawia się tutaj w tym miejscu, ale moi drodzy, należy sobie odpowiedzieć na pytanie w tym właśnie miejscu, w szczególności kiedy mamy mówić o rekrutacji, o budowaniu biznesu, jakie są powody, dla których ludzie do marketingu sieciowego się przyłączają. I teraz posłużę się czymś, co wierzę dla wielu z Was może być dużym zaskoczeniem, bo my się zazwyczaj przyzwyczajamy do swojego powodu, dla którego weszliśmy do tego biznesu. I gdybyśmy zrobili sobie taki test, gdybyśmy się spotkali, zakładam, że tak będzie kiedyś na sali szkoleniowej, i poprosiłbym Was, abyście podali trzy główne powody, dla których weszliście do tego biznesu, to byłby to zbiór dość obszerny, ale czasami zbiór, który się nie styka. To znaczy, że niektórzy z Was weszli z jakichś danych sobie powodów do tego biznesu i nie są to te same powody, które kierowały innymi z Was. I teraz, moi drodzy, pokażę się tutaj slajd z pewną statystyką. Po lewej stronie, popatrzcie najpierw na to, co widzicie po lewej stronie, wierzę, że ten obrazek będzie dobrze widoczny. To jest właśnie zdjęcie z flipcharta, z takich warsztatów, gdzie ludzie podawali powody, dla których zajęli się marketingiem sieciowym, przy czym jeżeli powód powtarzał się przy kolejnym odpytywanym, to postawiliśmy taką pionową kreskę. Jak widzicie, najczęściej pojawiające się tutaj powody akurat w tej grupie warsztatowej to były pieniądze, tak, to były produkty, to była też między innymi pomoc innym i tak dalej, i tak dalej. Ale znacznie ciekawsza, bo na większej próbie losowej jest ta statystyka, która pokazuje się tutaj, która wyświetla się na po prawej stronie. I teraz, moi drodzy, co z tego wynika i jakie ma to znaczenie w naszej pracy, jak to możemy wykorzystać za chwileczkę, o tym też będziemy tutaj mówić, ale rozszyfrujmy sobie, co tutaj jest na tym ekranie. Otóż, moi drodzy, to jest statystyka, która jest wynikiem badania przeprowadzonego na grupie osób uczestniczących w tak zwanej Akademii Rozwoju Liderów Online, którą prowadziłem przez pół roku. Od stycznia do końca czerwca prowadziłem co tydzień spotkania szkoleniowe dla grupy około 100 osób z różnych firm, i spotykaliśmy się co tydzień na szkoleniu, raz w miesiącu prowadziłem spotkanie rekrutacyjne online ponad podziałami. To znaczy, to też w ogóle ciekawe zjawisko, ponieważ rekrutowałem gości do networku, nie mówiąc o firmie, tak? Ja się w ogóle przez wiele lat specjalizowałem, kiedy byłem już czynnym networkerem, w rekrutacji, w szczególności w rekrutacji na tak zwanym zimnym rynku, nie przerekrutowywaniu. Ja szukałem ludzi na zimnym rynku, w szczególności przedsiębiorców, i moi drodzy, prowadziłem takie spotkania online, rekrutacyjne, gdzie mówiłem, czym jest ta formuła biznesu, jakie ma wartości, jakie korzyści przynosi, a na końcu mówiłem: zgłoś się do osoby, która cię tutaj zaprosiła, ona reprezentuje konkretną firmę. Ale aby uczestniczyć w tej akademii,
to uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie ankiety, gdzie mieli podać 3 do 5 powodów, dla których weszli do biznesu marketingu sieciowego, do swojej firmy. I zobaczcie, moi drodzy, co wygrało w tej konkurencji powodów, dla których ludzie weszli do marketingu sieciowego. Wygrał rozwój osobisty. Rozwój osobisty. Wcale nie pieniądze, tylko rozwój osobisty. Pieniądze też są ważne, ale rozwój osobisty, niezależność, tak, takie kwestie jak właśnie pomaganie innym, produkty są ważne, tak, no i z tych innych też wynikają bardzo ciekawe wnioski. Oczywiście, moi drodzy, trzeba byłoby zdefiniować, co autorzy tych odpowiedzi rozumieli przez rozwój osobisty, ale pokazuję wam tę statystykę, ona będzie cały czas żyła, bo kolejna edycja tej Akademii Rozwoju Liderów będzie uruchomiona od września i będzie się kolejna tutaj grupa musiała wypowiedzieć. Z tego, moi drodzy, wynika ewidentnie, że jeżeli weszliśmy z jakiegoś powodu, na przykład dla produktów, to może być tak, że nie trafimy z argumentacją do kogoś, kogo interesuje na pierwszym miejscu rozwój osobisty. Jeżeli weszliśmy dla pieniędzy i chcemy na przykład sobie dorobić do pensji, od czego zaczyna wielu ludzi w marketingu sieciowym, to jeżeli włożymy sobie w głowę, że to jest główny powód, dla którego ludzie wchodzą do marketingu sieciowego, bo to jest nasz powód, to po pierwsze nie będziemy mieli odwagi pójść do kogoś, kto jest dobrze sytuowany i dużo zarabia, albo zarabia więcej od nas, bo nam się wydaje, że skoro on zarabia więcej od nas, a my chcemy dorobić w marketingu sieciowym i dorabiamy, a nie zarabiamy jeszcze fortuny, to z czym my tam mamy do niego uderzyć, a się okazuje, że on może mieć zupełnie inny powód, żeby się do tego biznesu przyłączyć, na przykład właśnie taki jak rozwój osobisty, na przykład taki jak pomaganie innym, na przykład taki jak sprawdzenie się w czymś nowym, na przykład taki jak występowanie na scenie, bo często jest tak, że ktoś jest dobrze sytuowany, ale ma takie pragnienie, że opowiedzieć swoją historię i ludzie się zapisują, przez zwróćcie uwagę do tych wszystkich klubów, BNI-ów i tak dalej. Dlaczego? Bo potrzebują uznania, potrzebują tego aplauzu, żeby ktoś im bił brawo, no, a w ich fabryce na przykład nie mają takiej szansy. I moi drodzy, to są bardzo cenne informacje, które z tej statystyki wynikają. Ale idąc dalej, moi drodzy, jeżeli my z kimś rozmawiamy na temat przystąpienia do biznesu, czy to będzie Callway, czy jakakolwiek inna firma, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że naszemu rozmówcy z tyłu głowy odpalają się od razu powody, dla których on nie ma przystąpić do tego biznesu. Powody, dla których ludzie odrzucają w ogóle tę formułę biznesu. I tutaj znowu, moi drodzy, z jednych z warsztatów wypowiedzi uczestników i zwróćcie uwagę, co my tutaj mamy. Mamy tutaj, moi drodzy, przede wszystkim wiele z kategorii lęku. To jest coś, co mieści się w kategorii strachu przed odrzuceniem, a więc wyśmianie, stracenie znajomych, strata znajomych, to jest obawa, że będę musiał się uczyć czegoś nowego i ktoś powie, no przecież szkołę skończyłem, dlaczego mam się czegoś nowego uczyć? I zobaczcie, jaki tu mamy konflikt, kiedy spotka się dwóch. Jeden networker, który traktuje ten biznes jako sposobność do tego, żeby się czegoś nowego nauczyć, żeby wzrastać, a będzie rozmawiał z kimś, kto już nie chce się niczego uczyć, kto już stwierdzi właśnie, że on już dawno edukację zakończył, kto się boi w ogóle tego, że się czegoś nowego musi nauczyć, a nie wierzy na przykład we własną zdolność do uczenia się i zobaczcie, że odpali się mu z tyłu głowy właśnie jako taki argument na nie, to, że musi się czegoś uczyć. Nie daj Boże, kiedy networker do niego uderza z argumentacją, słuchaj, tu się w czymś nowym sprawdzisz, czegoś nowego się nauczysz i jest tak naprawdę pozamiatane, mówiąc kolokwialnie. Moi drodzy, niektórzy boją się tego, że będą się musieli skonfrontować z opinią znajomych, tak, rodziny, także się to może zakończyć jakimś dramatem, włącznie z rozwodem, tak jak tutaj niektórzy uczestnicy napisali. Ludzie się boją zmiany, ludzie się boją kosztu, tak, tego, że będą na przykład musieli kupić produkty. Tutaj jest jeden wielki argument firmy Callway, że nie ma starterów, prawda, że nie ma konieczności kupowania produktów, zanim ktoś nie zarobi, ale przecież ludziom się różne rzeczy w głowie odpalają. Ludziom się odpala w głowie to, że będzie musiał kupić jakąś książkę, że będzie być może musiał sobie kupić komputer, nie wiem, jakiś ciuch, się lepiej ubrać, żeby wyglądać biznesowo, albo na przykład, że będzie musiał się wyposażyć
w coś, co pozwoli mu się poruszać po internecie, bo słyszał, że w tym biznesie bardzo popularna jest działalność internetowa i tak dalej, i tak dalej. Już nie będę mówił o tym, że ludziom się odpala całe spektrum różnych argumentów na nie, tak, różnych obiekcji, o tym tutaj nie będziemy dzisiaj mówić. Jedno jest faktem i przyjmijmy to, moi drodzy, na potrzeby naszego dzisiejszego webinaru jako aksjomat, czyli coś, z czym się raczej nie powinno dyskutować. Biznes polega na rozwiązywaniu problemów ludzi i na zaspokajaniu ich potrzeb, tak? I ludzie zawsze znajdą czas i pieniądze na to, co jest dla nich ważne i co jest im potrzebne. Moi drodzy, z życia wzięte, każdy z nas był w sytuacji, kiedy czegoś bardzo pragnął i bardzo potrzebował, łącznie z sytuacjami ekstremalnymi, kiedy zachorowało nam dziecko albo ktoś bliski i po prostu trzeba było znaleźć na leczenie pieniądze i ludzie robili rzeczy, o które się wcześniej by nie podejrzewali, po to, żeby zdobyć pieniądze. Jeżeli uznajemy, że coś jest dla nas ważne, to odłożymy wszystkie inne rzeczy i znajdziemy na to czas. A zatem, moi drodzy, kiedy ktoś wam powie, że nie ma czasu albo nie ma pieniędzy na to, żeby się tą działalnością zająć, to znaczy, że on nie dostrzegł w tym, co mu zaoferowaliście, niczego wartościowego na tyle, aby ten czas znalazł i aby te pieniądze w to czy tamto zechciał zainwestować. I moi drodzy, to jest tak naprawdę informacja dla nas, nie, że on jest jakiś niekumaty, chociaż oczywiście prawdopodobieństwo takie też bywa, ale że my powinniśmy się bardziej przyłożyć i postarać do takiego sposobu komunikowania się z tym drugim człowiekiem, nawet jeżeli jest słabo kumaty, aby do niego trafiło to, co mamy do przekazania. A moi drodzy, na pewnie doświadczenie życiowe każdego z nas, nie ma na tym świecie człowieka, który byłby w 100% spełniony w każdym obszarze życia, w 100% szczęśliwy i nie potrzebujący absolutnie nic. Nie ma takiego człowieka. Jeżeli sobie weźmiemy kogoś bardzo, bardzo bogatego, to często bywa tak, że on jest nieszczęśliwy, że mu szwankuje zdrowie, że coś się złego dzieje w jego życiu. Jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto z boku patrząc jest uśmiechnięty, zadowolony i szczęśliwy, to będzie miał jakieś inne kwestie, które stanowią jego problemy. Więc mam takie przekonanie, że działając w marketingu sieciowym mamy dla bardzo wielu ludzi odpowiedź na ich potrzeby i odpowiedź na ich problemy, pomoc w rozwiązaniu tych kwestii, które są dla nich ważne. Sęk w tym, żebyśmy im to we właściwy sposób pokazali, no i podczas tego naszego spotkania o tym będziemy mówić. Ale użyte jest tutaj w tym slajdzie słowo potrzeby, tak? Co jest ludziom potrzebne, słowo potrzeby. Moi drodzy, banalna rzecz. Chyba każdy z was zna tę piramidę potrzeb Maslowa, jakkolwiek się z nią zgadzać lub nie, ale gdzieś ona jako taki kanon jest przyjęte. I fakt jest bezsporny, że my jako ludzie na wstępie chcemy sobie zaspokoić te podstawowe potrzeby fizjologiczne, tak, mieć co do zjedzenia, mieć w co się ubrać, tak. Potem są te potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby wyższego szczebla, wyższego rzędu, tak, one są nadbudowywane na to, co mamy w samej bazie. I moi drodzy, dlaczego tę piramidę potrzeb tutaj pokazuję? Dlatego, że, i zaraz to rozwinę, mam takie przekonanie, że i wy jako partnerzy biznesowi firmy Callway, jak i każdy, kto działa w marketingu sieciowym, mamy odpowiedź na większość z tych potrzeb. Mało tego, zwróćcie uwagę, że dzisiaj się przez wszystkie przypadki, w szczególności no, w mediach społecznościowych, które zakładam większość z was obserwuje, a jeżeli nie większość, no to pewnie warto byłoby, żebyście czasami tam zajrzeli. Przez wszystkie przypadki odmienia się słowo sukces. I tak naprawdę to wykreowano tę potrzebę sukcesu, który oczywiście ma różne oblicza i różne definicje, ale fakt jest taki, że również my w marketingu sieciowym mówimy ludziom o tym, że jakkolwiek ten sukces definiują, mamy możliwość
udzielić im odpowiedzi na tę potrzebę. I w kolei również jak najbardziej tę potrzebę potrafimy ludziom zaspokoić. Co dalej? Moi drodzy, każdy, zakładam, albo prawie każdy z was zetknął się z tym słynnym kołem życia. Tak, każdy, kto choć się trochę otworzył się na rozwój, zadał sobie pytanie, czy jego życie i te ważne sfery jego życia są chociażby przybliżone do równowagi. Moi drodzy, ja nie chcę się na ten temat rozwodzić, ale zwróćcie uwagę, że i tak zakładam jest, przy okazji każdego spotkania firmowego w Callway mówi się o tym, że mamy tutaj szansę na to, aby i zarobić pieniądze, i rozwijać swoją karierę, i rozwijać się jako człowiek, i pomagać innym ludziom, i edukować się prozdrowotnie, i pomagać innym ludziom w tym zakresie, oferując znakomite produkty, i jednocześnie zaspokajać potrzeby rodziny, potrzeby związane z naszym własnym rozwojem, tym emocjonalnym i tak dalej. Więc moi drodzy, marketing sieciowy w tym zakresie, a firma Callway, za co, o czym za chwileczkę będę mówił, trochę więcej. Mamy jak najbardziej możliwość zaspokojenia potrzeb ludzi. Pytanie, jak to robić technicznie, o tym będziemy mówili za chwilę, jak sobie tutaj tę podbudowę uczynimy. No dobrze, ale moi drodzy, pojawia się pytanie i to pytanie tutaj na tym ekranie wyjawiam. Kiedy następuje ten moment, gdy drugi człowiek w ogóle otwiera się na to wszystko, o czym tutaj mówimy, otwiera się w szczególności na spotkanie z nami, otwiera się na propozycję biznesową. Kiedy to następuje? I pewnie każdy z was musiałby sobie to pytanie teraz sam zadać. Kiedy w ogóle nastąpił ten moment, gdy powiedziałem sobie, tak, ja jestem otwarty na marketing sieciowy. Tak, ja przyjrzę się propozycji współpracy z tą firmą. Jaki to był moment? Otóż moi drodzy, z mojego doświadczenia wynika, a powiadam, przeprowadziłem szkolenia dla 100 tysięcy ludzi. Ostatnio od kilku lat mam kontakt z ludźmi z wielu firm marketingu sieciowego, a od roku traktują mnie już nie jako konkurenta, tylko traktują mnie koleżanki i koledzy jako osoby, która może być bardzo pomocna, więc znam wiele rzeczy takich bardzo osobistych i wręcz no, czasami zakulisowych. Jakie są to powody? Otóż są albo powody, które następują niejako samoistnie, jeżeli w ogóle coś następuje samoistnie, i są powody, które są wynikiem spotkania rekrutacyjnego. I teraz przez chwilę się nad tym zatrzymajmy. Powody samoistne. Wspominałem wam o tym, jak w moim życiu w 93 roku otworzyłem się na network marketing i spotkałem się z człowiekiem, który naprawdę wcale nie musiał się fatygować, żeby zarazić mnie marketingiem sieciowym. Tym powodem było moje bankructwo w 91 roku, tak? Moje pierwsze bankructwo, tak? Kiedy mnie okradziono i stwierdziłem, że muszę robić coś jeszcze poza biznesem tradycyjnym, w którym poniosłem sromotną porażkę. I moi drodzy, często bywa tak, że ktoś ma jakąś firmę albo jakieś stanowisko, pracuje u kogoś, wiedzie mu się całkiem nieźle, po czym następuje jakiś dramat z tym związany. Albo firma pada, albo zwalniają go z pracy i nagle się okazuje, że to, co ten człowiek tworzył w swojej wyobraźni jako bazę do swojej przyszłości, pada jak domek z kart. I to jest przyczynkiem do tego, aby zadać sobie pytanie, i wielu ludzi to dotyczy, naprawdę wielu ludzi to dotyczy, zadać sobie pytanie, czy to było właściwe dla mnie miejsce, co ja powinienem zrobić, a może jednak ta firma, o której co nieco słyszałem, albo ta propozycja, z którą do mnie ktoś przychodzi, jest propozycją, której warto się przyjrzeć. Może być wreszcie tak, że ktoś po prostu z jakiegoś powodu takiego prorozwojowego właśnie się na rozwój otwiera. I może na przykład natrafi na jakieś szkolenie, gdzie powiedzą mu o kwadrancie przepływu pieniądza, to co jest na tej dolnej ikonie, tak, dowie się, że będąc pracownikiem albo będąc samozatrudnionym, specjalnie nie ma co liczyć na poważne dochody,
bo dowiaduje się, że z takich zgrubnych badań wynika, iż 95% ludzi, populacji ma tylko 20% pieniędzy, a niespełna 5% populacji ma aż 80% pieniędzy, zarabia 80% światowych pieniędzy. I zadaje sobie człowiek wtedy pytanie, co ja mogę zrobić zawodowo, aby znaleźć się w gronie tych lepiej usytuowanych. No i zaczyna się interesować, może trafia na taką książkę, tego samego zresztą autora, co Kwadrant przepływu pieniądza po Kiyosakiego, tak, gdzie czyta o biznesie XXI wieku, czyli o marketingu sieciowym. Mogą być te lub inne powody, które pojawiają się niejako z biegiem wydarzeń życia samoistnie. Ale może być wreszcie tak, że ktoś spotyka jakiegoś networkera, który potrafi z nim zbudować na tyle dobrą relację, potrafi go na tyle zaciekawić, aby doszło do spotkania. I bywa tak, że ten człowiek, który nigdy wcześniej o marketingu sieciowym nie myślał, który nigdy wcześniej nie myślał o żadnym rozwoju, o nawet, nie wiem, zdrowym prowadzeniu się, tak, jeżeli mówimy na przykład o branży wellness, w ogóle był hermetyczny, nagle dzięki profesjonalizmowi osoby, z którą się spotkał, stwierdza, że może jednak warto zrobić dalszy krok. Stwierdza, że być może jego dotychczasowe informacje nie były właściwymi informacjami, że czegoś nie wiedział. I moi drodzy, to jest przyczynek do tego, aby on zrobił kolejny krok i aby w jakiejś firmie marketingu sieciowego się pojawił. Tak? Moi drodzy, tu w tym momencie pojawia się znak zapytania, bo powiedziałem o tym, że wskutek spotkania z kompetentnym, profesjonalnym networkerem ten człowiek się otworzył. Ale ten znak zapytania może też oznaczać, że jeżeli ten kandydat trafił na kogoś niekompetentnego, kogoś, kto zniechęcił go do tego biznesu swoją postawą i właśnie ową niekompetencją wielopłaszczyznową, tak, szeroko rozumianą, to w tym momencie ten człowiek może być już dla każdej firmy marketingu sieciowego definitywnie stracony. Tak może być. Dlatego też wam wspominałem o tym, że jedną z moich misji jest to, aby wpłynąć na poprawę wizerunku tego biznesu i wierzę, że mogę w tej materii bardzo wiele dobrego zrobić. No dobrze, ale moi drodzy, tutaj taka dygresja i pozwólcie, że tak, żeby złamać trochę kanon tutaj tego webinaru a propos życiowych decyzji, opowiem wam pewną historię, tak, lubię opowiadać historię, to jest taki element storytellingu, bardzo ostatnimi czasy nagłaśniany, od 20 paru lat różne historie inspirujące opowiadam, a to jest akurat historia prawdziwa, która wydarzyła się w 2008 czy 2009 roku w pociągu osobowym relacji Bielsko-Biała-Łódź. Był grudzień, połowa grudnia, fatalna pogoda, to był pociąg wieczorowo-nocny, zapchany, pełen przedział, zatrzymywał się na każdej stacji, bo to osobówka, i w jednym z takich przepełnionych przedziałów siedział gość, który od pewnego momentu zaczął zachowywać się dość dziwnie. Mianowicie co stacja on wstawał, opuszczał okno, wystawiał głowę na zewnątrz, na głos wypowiadał nazwę tej stacji, po czym podnosił szybę i coraz bardziej zdenerwowany z każdą stacją siadał. Czekał na kolejną, znowu podnosił, opuszczał szybę, wystawiał głowę, mówił na głos nazwę stacji i jeszcze bardziej zdenerwowany siadał. Na początku ludzie się trochę uśmiechali, potem zaczęło ich to coraz bardziej irytować, tym bardziej, że kiedy opuszczał okno, to zacinający deszcz ze śniegiem no, sprawiał jakieś tutaj wyzwanie innym współpasażerom. Koniec końcem ktoś nie wytrzymał i zapytał: proszę pana, czy coś się stało, czy moglibyśmy może jakoś pomóc, bo widzimy, że coś jest nie tak. Na to gość się zasępił i powiada tak: jadę w złym kierunku. Moja stacja już dawno minęła, ale tu jest tak ciepło, wygodnie, więc nie wysiadam. I moi drodzy, ta historia opisuje sytuację milionów ludzi.
milionów ludzi, którzy tkwią w jakimś miejscu, które nie daje im żadnych perspektyw, na nic, ale jest im na tyle wygodnie, na tyle ciepło, na tyle bezpiecznie, że nie są gotowi zrobić nic, aby z tego miejsca się wyrwać. I dopiero musi nastąpić właśnie taka sytuacja, jak z poprzedniego slajdu, żeby cokolwiek w ich sytuacji, ich myśleniu, ich postrzeganiu rzeczywistości się zmieniło. Jak było z każdym z nas, to już sobie sami dośpiewajmy, ale fakt jest jeden, moi drodzy, że rekrutacją, tak jak sprzedażą, rządzą określone prawidła, określone reguły. Wiem, że część z was to ludzie sprzedaży. Wiem, że część z was to ci, którzy nastawiają się na rekrutację, którzy rekrutują, którzy chcą rekrutować i wierzę, że to, o czym ja się z wami mogę podzielić, będzie komplementarne z waszymi doświadczeniami, ale też, że wniesie wiele dodatkowej wartości. Dlatego, że ja czuję się, ja Piotr Krynik czuję się osobiście od zawsze sprzedawcą. Zawsze byłem sprzedawcą. Ale przyszedł taki moment w moim życiu, kiedy uznałem, że warto, abym rekrutował. Bo znacie dobrze powiedzenie, które przypisuje się Paulowi Goethemu. To taki przemysłowiec okresu międzywojennego, który powiedział, że lepiej mieć 1% z pracy 100 ludzi niż 100% z własnej pracy. I moi drodzy, kiedy zacząłem swoją przygodę jako domokrążca, to zarabiałem tyle, ile osobiście sprzedałem. Kiedy zająłem się handlem i latałem na Daleki Wschód, też zarabiałem tyle, ile osobiście sprzedałem. Ale zadałem sobie pytanie, czy nie lepiej będzie, kiedy dam innym ludziom szansę, dam innym ludziom pracę i zadowolę się tylko tym, co mi zostanie, a zyskam to, że mam poczucie, iż wnoszę wartość do ich życia z jednej strony, a z drugiej strony mam czas na to, by rozwijać biznes. I tak stworzyłem w biznesie tradycyjnym sieć sprzedaży. Finalnie, w szczycie, moja firma handlowa, Krynik, zaopatrywała 500 sklepów i miała całkiem rozbudowaną sieć sprzedaży. Potem przestawiliśmy się na działalność internetową, ale to już jak gdyby inna bajka. I moi drodzy, rekrutacją zajmowałem się zarówno do firmy handlowej, a już takim moim wielkim konikiem i pasją była rekrutacja do marketingu sieciowego, przy czym jednocześnie zajmowałem się cały czas sprzedażą. Więc moi drodzy, faktem bezspornym jest, i potraktujmy tak jako aksjomat ponownie, że rekrutacją i sprzedażą rządzą określone prawidła. Mogą to być prawidła statystyki, ktoś powie. O tych prawidłach statystyki napisałem w tej książce. Tak, pierwsze prawo marketingu odkryłem, sobie to przypisuję, pierwsze prawo marketingu, kiedy byłem domokrążcą w Londynie. Ja wam wyjawię, że to prawo brzmi: im szybciej chodzisz, tym więcej zarabiasz. Ja dziennie obchodziłem około 200 sklepów, 200 domów. Tak między 100 a 200, no okej. I moi drodzy, biegałem między tymi domami po to, żeby spotkać się jak najszybciej z nowym potencjalnym klientem. Stąd też im szybciej chodzisz, tym więcej zarabiasz, bo czasem pracy było spotkanie z nowym klientem. Ale moi drodzy, rekrutacją też rządzą prawidła statystyki, wszakże jednym ale. Poprawiając swoje umiejętności, kompetencje, przygotowanie, jakość relacji, zwiększamy prawdopodobieństwo skutecznego działania. Tu się również pojawia powiedzenie słowo prawdopodobieństwo, czyli statystyka, bo pewności stuprocentowej to nigdy rzecz jasna i w sprzedaży, i w rekrutacji nie mamy. Ale jeżeli poprawimy naszą skuteczność o 25%, to moi drodzy, to oznacza, że na 10 rozmów, tak, te 2,5 rozmowy zakończy się sukcesem więcej, tak, niż to, co mieliśmy wcześniej. O 1/4 poprawić skuteczność. I moi drodzy, jak poprawić tę skuteczność? Moi drodzy, to tak jak z tym dostaniem się do filharmonii, tak? We Wrocławiu, to już historia z brodą, na Świdnickiej, tak, pewien przechodzień został zaczepiony przez innego, który go pyta: proszę pana, jak się dostać do filharmonii? A ten, patrząc mu w oczy, mówi: ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Moi drodzy, no prawda jest taka, że możemy stać się bardziej kompetentni i rozwijać swoje umiejętności,
tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zapragniemy rozwijać te umiejętności, kompetencje, zdobywać wiedzę, czyli kiedy zainwestujemy trochę energii, czasu, może jakichś pieniędzy w to, aby ta jakość naszego działania, czy to sprzedażowego, czy rekrutacyjnego, była lepsza. No i tutaj pojawia się coś, o czym ja bardzo często osobiście mówię, co jest takim kanonem profesjonalnej rekrutacji. Wybaczcie, że tej sprzedaży dzisiaj nie będę mówił, bo pewnie wielu z Was jest doskonałymi sprzedawcami produktów Callway, ale chcemy mówić o tym, co wierzę, że może zdecydowanie poprawić jakość Waszego biznesu, czyli o profesjonalnej rekrutacji. Tak? Czym jest rekrutacja według potrzeb? Czym jest w ogóle język korzyści? Jak się to ma do tego, co robimy? Zaraz sobie to skonfrontujecie. Stop klatka jednak wszakże. Rekrutacją, sprzedażą, z rekrutacją na czele rządzą pewne ważne czynniki, które musimy mieć na uwadze. Jakie to są czynniki? Po pierwsze, wzajemne relacje. Moi drodzy, kiedy mówimy o działaniu na ciepłym rynku, no to te rekrutacje są wynikiem często wielu lat naszej pracy na tą relację. Jeżeli jesteśmy w dobrej relacji z kimś od lat, to łatwiej nam będzie, aby mu zaproponować skutecznie czy produkt, czy współpracę. Jeżeli natomiast działamy na zimnym rynku, to te relacje możemy zbudować. Wyobraźmy sobie sytuację, wakacje nad morzem, mamy obok sąsiada, w domku obok, możemy albo mijać się bez słowa, albo zacząć budować relacje. Po prostu zainteresować się tym drugim człowiekiem, porozmawiać, otworzyć kolokwialnie mówiąc gębę, wsłuchać się w niego. No i finał tego może być taki, że po urlopie, bo zniechęcam do tego, by prowadzić rozmowy rekrutacyjne podczas urlopu, takie jest moje doświadczenie, ale po urlopie wykonamy do tego człowieka telefon i powiemy mu: cześć Kaziu, witam Cię, bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję poznać się na wakacjach, bardzo mile z całą rodziną wspominamy ten nasz pobyt, ale wiesz, chciałem teraz, bo wróciliśmy do rzeczywistości zawodowej, do tego nawiązać. W czasie wakacji nie mówiłem Ci zbyt wiele o tym, czym się zajmuję, a jestem związany z taką polską firmą, znaną marką, która się świetnie rozwija, szuka partnerów biznesowych, szuka ludzi, którzy chcieliby zarobić pieniądze, którzy chcieliby zrobić coś dobrego dla siebie, swoich bliskich, a jednocześnie rozwijać się. Pytanie, czy byłbyś otwarty na to, żeby się spotkać i porozmawiać na ten temat. Moi drodzy, to jest jeden z szablonów, według których możemy się z kimś umówić, ale domyślacie się pewnie i tu niczego szczególnego nie odkrywam, że jeżeli mieliśmy z tym człowiekiem dobrą relację, bo taką zbudowaliśmy w ciągu tych dwóch czy trzech tygodni wakacji, to jest duże prawdopodobieństwo, że on się z nami spotka i będzie słuchał z otwartością i życzliwością. Takie same relacje możemy budować, wykorzystując jakieś przypadkowe sytuacje. Nawet taką, kiedy, nie wiem, mechanik przyjdzie nam naprawiać, hydraulik przyjdzie nam naprawiać instalacje, czy kiedy robimy remont w domu, albo nie wiem, kiedy kupujemy od jakiegoś sprawnego sprzedawcy coś i widzimy, że warto z tym człowiekiem porozmawiać i warto nawiązać kontakt. Moi drodzy, spektrum możliwości jest wielkie, ale liczą się relacje. Dzisiaj się dużo mówi o budowaniu relacji przez media społecznościowe i również to się dzieje, ale to już zupełnie odrębna technologia. To już jest, wbrew temu, co wielu sądzi, bardzo twarda wiedza, jak budować relacje, wykorzystując media społecznościowe i jak łączyć to działanie w mediach społecznościowych z działalnością offline. Moi drodzy, kolejny element, kolejny ważny czynnik to otwartość. Otwartość jako taka. Są ludzie, którzy, tak jak mówiłem już wcześniej, z pewnych realiów życiowych zostali zmuszeni do tego, aby się otworzyć. I są tacy, którzy jeszcze otwarci nie są. Są ludzie, którzy mają naturę otwartą, która będzie nam pomagała, kiedy chcemy z kimś się umówić, kiedy chcemy komuś przedstawić propozycję, którą mamy. Więc otwartość, właściwy czas. Właściwy czas, nie mam tu na myśli umówienie się o godzinie 15 albo 21, ale właściwy życiowy czas tego człowieka.
No bo popatrzcie, jeżeli on właśnie rozpoczął jakąś intratną pracę albo uruchomił firmę i ma nadzieję, że to będzie jego dzieło życia do końca życia i że zbuduje na tej firmie fortunę, to prawdopodobieństwo, że go zainteresujemy rekrutacyjnie współpracą, jest mniejsze niż wtedy, kiedy on właśnie czuje, że to jego miejsce zawodowe czy biznesowe nie jest tym, w którym chciałby być do końca życia. Tak? Kiedy na przykład czuje, że będą zwolnienia z pracy, albo kiedy czuje, że jego firma nie wypaliła tak, jakby chciał, to jest ten właściwy bądź niewłaściwy czas. Etykietka na czole. Czym jest etykietka na czole? No moi drodzy, każdy z nas ma naklejoną etykietkę na czole. Nasi znajomi wiedzą o nas więcej niż my sami o tym sądzimy. I nie zawsze wiedzą to, co my byśmy chcieli, żeby wiedzieli. Mamy wpływ na tą etykietkę na czole. Mamy wpływ poprzez naszą postawę, poprzez to, co między innymi prezentujemy sobą, między innymi to, co prezentujemy w mediach społecznościowych. Jak ktoś w mediach społecznościowych będzie permanentnie robił reklamę produktów, to będzie mu łatwiej sprzedać, trudniej rekrutować. To są takie proste zależności, ale o tym może przy innej okazji. Wreszcie, moi drodzy, etykietkę na czole możemy w bardzo ładny sposób zapisać, tak jak my chcemy, właśnie w sytuacji, kiedy kogoś poznaliśmy w sklepie, na urlopie czy gdziekolwiek indziej. Wtedy działa coś, co jest tutaj kolejnym punktem, taki element jak pierwsze wrażenie. Jeżeli pójdziesz do jakiegoś sklepu, gdzie spodoba ci się sprzedawca i chętnie byś go widział w swoim zespole, ale ty to pierwsze wrażenie robisz takie se, no to pewnie się domyślasz, że on będzie na to patrzył właśnie przez pryzmat tego, co tobie na czole napisał, tak? Ta etykietka na czole, rekomendacje. Moi drodzy, kiedy ktoś już trochę podziała w sprzedaży czy w biznesie, kończy mu się grupa jego znajomych i warto nauczyć się brać rekomendacje. Warto posługiwać się rekomendacjami, w szczególności rekomendacjami osób wpływowych. Tu się trzeba nauczyć brać rekomendacje od osób wpływowych i w określony sposób umawiać z tymi ludźmi. I ta rekomendacja osoby wpływowej jest bardzo pomocna, bo kiedy na przykład polecił tobie kogoś, dajmy na to, nie wiem, swojego kuzyna, przedsiębiorca, który ma duży autorytet u tego kuzyna i ty zadzwonisz do tego kuzyna i powiesz mu: dzień dobry, panie Krzysiu, ja tutaj dzwonię z firmy Callway, ale dostałem do pana telefon od Wojtka Nowaka, tak, Wojtek Nowak to mój znajomy, on powiedział, że koniecznie muszę do pana zadzwonić, bo jest pan osobą rzutką i powinienem z panem porozmawiać na tematy biznesowe. Wojtek mówił, że pan pracuje w szkole jako nauczyciel, ale jest pan osobą otwartą na rozwój i cieszy się pan tutaj dużym autorytetem w gronie rodziców i w swoim otoczeniu. Mam do pana pytanie, Wojtek mnie uprawnił, żeby to pytanie zadać, czy byłby pan otwarty na to, żeby się spotkać i porozmawiać o możliwości współpracy z nami? To takie pierwsze tu z rękawa, tak, zobaczcie, że przenosimy ciężar, tak, tego autorytetu na tego Wojtka rzeczonego, który nam w tym momencie pomaga, ale żeby Wojtek dał nam polecenie, rekomendacje, to musimy my też być tą właściwą osobą, mieć dobrą relację i zrobić to w odpowiedni sposób. No i wreszcie, moi drodzy, coś, co za chwileczkę będziemy rozwijać, to cała metodologia komunikacji, w jaki sposób my się komunikujemy z tym drugim człowiekiem, co mu powiemy, jak mu powiemy, a przede wszystkim, tak, komunikacja to również słuchanie, o czym będzie za chwileczkę. No dobrze, ale są pewne wyzwania w tej całej rekrutacji i o nich też trzeba powiedzieć i dotyczą to te wyzwania zarówno was, jak i ludzi w każdej firmie marketingu sieciowego. To są te wyzwania natury psychologicznej, czyli ten słynny strach przed odrzuceniem. To jest coś, co paraliżuje wielu ludzi działających w sprzedaży czy w marketingu sieciowym. Zanim podniosą tę słuchawkę telefonu, tak, to myślenie, a co będzie, jak mi powie nie. Tak, pamiętam, jak kiedy byłem początkującym, wiele, wiele lat temu słyszałem taką podpowiedź: potraktuj to jako deszcz, który spływa jak po kaczce. Tak? Poza tym kiedyś już zacząłem mówić, że gdy ktoś ci odmawia, to miej świadomość, że on nie odmawia tak naprawdę tobie, tylko odmawia sobie.
On odmawia sobie szansy na lepsze zdrowie, lepsze samopoczucie, szansy na lepsze życie, na zarobienie pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, możesz użyć tego jako argumentu, kiedy już ktoś cię doprowadzi do takiego stanu, że masz pytanie, czy ty masz być zdołowany, czy przerzucić ten ping-pong na drugą stronę, możesz powiedzieć, słuchaj, ja ostatnio uczestniczyłem w takim szkoleniu gościa, który się zna na temacie i powiedział, że jeżeli ludzie mówią nie, to tak naprawdę mówią nie sobie, a nie mówią nie mi. Zobaczysz, jak zareaguje. Moi drodzy, schodzenie w dół to jest kolejne wyzwanie w rekrutacji. To jest schodzenie do ludzi, którzy są niżej od nas w drabinie społecznej, bo nie mamy odwagi pójść do tych wyżej, którzy mają tak naprawdę inny horyzont, inne pragnienia, tak? My idziemy do tych ludzi niżej. Ci z niżej idą do tych jeszcze niżej, ci niżej idą do tych jeszcze niżej i finalnie, moi drodzy, to jest przykre i niestety prawdziwe, finalnie to schodzi się do takiego poziomu, kiedy ten człowiek już nie chce wierzyć w cokolwiek. Kiedy ten człowiek jest tak zdołowany życiem, że on już nie ma pragnienia nawet, aby wstać. Moi drodzy, oczywiście, jeżeli ktoś się czuje na siłach być terapeutą, to niech to robi, ale niech to robi, mając w zanadrzu inne organizacje, inne struktury, swoją osobistą sprzedaż, mając siłę, bo jeżeli jako jedyny sposób pracy będziemy traktowali to schodzenie w dół, to niestety sami możemy w ten dół zostać wciągnięci. I ja, moi drodzy, mówię z doświadczenia, przeżyłem wiele odejść ludzi z marketingu sieciowego właśnie z tego powodu, że schodzili do takiej doliny, że sami w tej dolinie zostali. Moi drodzy, wreszcie takie pobożne życzenie niektórych, że tu nie trzeba się niczego uczyć. Oczywiście, moi drodzy, bywa tak, że ktoś może mieć farta. I to jest pewna niezwykła wartość waszego biznesu, firmy Callway, że w Callway taka możliwość jak najbardziej jest, tak? Za chwilę będziemy to rozwijali, tak? Że można mieć płacone nie tylko z tej umownej jednej nogi, ale z jednego dealu, jednego trafionego kontaktu. To jest wielka wartość tego biznesu i będziemy do tego za chwilę nawiązywać, bo zadałem sobie, przygotowując się do tego webinaru, pytanie, jak wielu z was, tak naprawdę mówię wam jako człowiek z zewnątrz, jak wielu z was dostrzega ten prawdziwy potencjał biznesu, w którym jesteście. A jeżeli nawet dostrzegacie, to jaki robicie z tego użytek? Czy rzeczywiście ten użytek jest na miarę waszych aspiracji i na miarę tego dobrego, co moglibyście zrobić dla innych ludzi? No i wreszcie ta rekrutacja jak leci, ta rekrutacja po prostu, co się nie rusza, to zapraszamy. Czyli takie czasami rzucanie makaronem na ścianę, tak? To jest taka metoda bardzo nieetyczna w moim przekonaniu, taka metoda niektórych firm networkowych, czyli wciąganie ludzi i zostawianie ich samym sobie, niech sobie sami dadzą radę albo odpadną. Tak jak ten makaron rzucony na ścianie. Ja osobiście zawsze chciałem być odpowiedzialnym liderem w marketingu sieciowym, odpowiedzialnym za ludzi, których zapraszam do współpracy i no nie bardzo takiej rekrutacji jak leci sprzyjałem, ale moi drodzy, to są wyzwania, o których tutaj chciałem w kilku zdaniach powiedzieć, żebyśmy mieli świadomość, że one mają miejsce, podobnie zresztą jak te wszystkie wcześniej już wymienione przeze mnie argumenty, które się w ludziach pojawiają na nie, bo one się czasami również w nas pojawiają. No dobrze, ale idźmy dalej. Moi drodzy, jeżeli mamy mówić o marketingu sieciowym, to jest takie powiedzenie, które mówi, że nie będziesz w stanie kogoś przekonać, jeżeli sam nie jesteś przekonany. Jeżeli nie będziesz przekonany do swojej firmy, do produktów swojej firmy, do planu marketingowego swojej firmy, do tego rodzaju działalności, tak? Jeżeli nie będziesz przekonany, to trudno ci będzie przekonać kogokolwiek. I moi drodzy, w tym miejscu pokazuję tytuł książki, pewnie wielu z was znanej, Roberta Kiyosakiego, tak, Biznes XXI wieku. Robert Kiyosaki napisał tę książkę, nie działając nigdy wcześniej w networku, w marketingu sieciowym, ale ona stała się światowym bestsellerem. Ja to trochę sparafrazowałem, ponieważ osobiście uważam, że
marketing sieciowy jest szansą XXI wieku. Nawiasem mówiąc, będzie taka książka mojego autorstwa, kolejna właśnie o tym tytule, Szansa XXI wieku. I moi drodzy, mam takie przekonanie, że warto zadać sobie trud, aby się pochylić nad tym, dlaczego marketing sieciowy jest szansą XXI wieku i dlaczego mamy ofertę dla bardzo wielu ludzi. Zacznijmy od tego, co już wcześniej zostało przeze mnie dotknięte, co wiązało się z potrzebami ludzi, ale popatrzmy na to może z trochę innej perspektywy. Moi drodzy, marketing sieciowy jest biznesem zgodnym z aktualnymi trendami, perspektywicznym. Jakie to są trendy? No przecież słuchajcie, działacie w branży wellness i tego wam nie muszę tłumaczyć, jak wielkim trendem jest dziedzina zdrowia i urody. Ile pieniędzy ludzie zaczynają wydawać na to wszystko, co się wiąże z dbaniem o zdrowie, o urodę, styl życia i tak dalej, i tak dalej. W ogóle trend stylu życia, tak? Trend samodzielności biznesowej, trend uniezależnienia się od etatu, od swojej firmy i tak dalej. Po kolejne, to jest biznes, który jest biznesem bezpiecznym, dającym możliwość, mogącym być uruchomionym jako zajęcie dodatkowe. Moi drodzy, przecież nikt nie każe w tym biznesie rezygnować z pracy. Nikt nie każe nikomu zamknąć firmy. Ktoś może podjąć decyzję, że będzie się angażował w tym biznesie w takim czasie, jaki uznaje za stosowne w swoich okolicznościach życiowych. Wreszcie, moi drodzy, z żadnego ryzyka finansowego. Tak? Nie ma tu ryzyka finansowego. No, moi drodzy, jeżeli w firmie Callway nie ma potrzeby kupienia jakiegoś wielotysięcznego starteru i to jest wielkie dobrodziejstwo waszej firmy, no to jakie tu jest ryzyko finansowe? Tak? Moi drodzy, kiedy ktoś użyje argumentu, że nie ma pieniędzy, aby podjąć współpracę, to jedyne, co mi przychodzi do głowy, to mu odpowiedzieć, właśnie dlatego powinieneś się z nami związać. Właśnie dlatego. Ale moi drodzy, zobaczcie, że ten brak ryzyka finansowego wiąże się z tym, co często niektórzy myślą, że gdy odpalają jakiś biznes, gdy muszą się zaangażować w ogóle w coś, co się nazywa współpracą czy biznesem, to zatrudnieni pracownicy, kredyty i tak dalej, i tak dalej. Przecież tego nie ma. Wreszcie, moi drodzy, możliwy do prowadzenia z domu przy wykorzystaniu internetu. Dobrze wiecie, że tak jest. Tak, wreszcie adekwatny do rezultatów. Jeden będzie chciał sobie dorobić do pensji, inny będzie chciał zarobić drugą pensję, inny jeszcze będzie chciał zarobić kwoty pięciocyfrowe, no bo takie przecież też wiele osób w firmie Callway zarabia, tak? Moi drodzy, co dalej? To jest biznes, gdzie nie ma limitów i ograniczeń, ani czasowych, ani dotyczących regionalizacji. Ktoś mieszkając w jednym mieście może zapraszać do biznesu kogoś w innym mieście, tak? Nie ma szklanego sufitu. Nie ma wymogu, że musisz z tym człowiekiem współpracować, a nie chcesz na przykład. Rozwijający osobowość, tak? Dający takie wyzwania i taki smaczek związany z tymi wyzwaniami, aby przełamywać swoje lęki związane na przykład właśnie ze sprzedażą, rekrutacją, autoprezentacją, tak, nauczeniem się nowych rzeczy dla tych, którzy oczywiście tego pragną. Dający wartości dodatkowe, podróże, tak, styl życia, dziedziczność. Przecież macie to w umowie, że to, co wypracujecie, jest wasze. Macie to zagwarantowane w umowie, tak? No i moi drodzy, w tym kontekście tak naprawdę to trzeba byłoby przyjrzeć się temu pod kątem tego, co w tytule tego webinaru jest. Atrybuty waszej firmy, atrybuty waszego biznesu. Te atrybuty, które są bezsporne i które mogą być użyte w przypadku każdej rozmowy, czyli ten tytuł marketing sieciowy szansa XXI wieku, nazwijmy sobie trochę inaczej, Callway szansa XXI wieku. Czy to brzmi za bardzo patetycznie? Otóż moi drodzy, jako gość z zewnątrz, to jest pewien mój przywilej i komfort w tym momencie, mogę wam powiedzieć, że jestem o tym absolutnie przekonany, że Callway jest szansą XXI wieku. Czy dla każdego? Jeżeli ktoś się otworzy, to dla każdego. Czy dla was? Jak najbardziej. Dla was, waszych bliskich, bliskich waszych bliskich. Moi drodzy,
Zobaczcie na te szczególne atrybuty waszej firmy, na te szczególne atrybuty Colway. Polska firma. Moi drodzy, pozwólcie, że ja na to spojrzę tak szczerze, rozmawiając z wami. Jestem niezależnym ekspertem w tym biznesie i chcę takim być. Gotów jestem wspierać wszystkich, którzy działają w marketingu sieciowym, bez względu na to, jaką firmę wybrali albo w jakiej się przypadkowo znaleźli, bo większość ludzi nie wybiera na dzień dobry danej firmy marketingu sieciowego, tylko dlatego, że się otworzyli na ten rodzaj biznesu, to zazwyczaj pierwszy, kto do nich przyjdzie, tak, ma ich w swoim zespole. Ale moi drodzy, no, nie mogę przechodzić obojętnie obok faktu, że jesteście reprezentantami polskiej firmy, tak? Bo co to może oznaczać? Moi drodzy, to po prostu oznacza, że mówimy o polskich właścicielach, mówimy o polskich wytwórcach, producentach, którzy z tego, co zdołałem poznać, są pasjonatami, którzy się przyjaźnią i którzy mają pragnienie zrealizowania wielkiej misji. I to misji tak naprawdę wielowymiarowej. Ja, moi drodzy, uważnie słucham podczas każdej z rozmów, które miałem okazję odbyć i z Jarkiem Zychem. Jarku, pozdrawiam cię tutaj. I z koleżankami, kolegami, których poznałem, czy na swoich zajęciach, czy kiedy byłem zaproszonym gościem na spotkaniu w dworze Bajbusa. Tak, moi drodzy, to jest biznes, w którym polscy właściciele i polscy producenci chcą realizować misję związaną zarówno z produkcją produktów, które mają ludziom służyć, jak i tworzeniem biznesu, który, jak Jarek o tym wielokrotnie mówi, ma stanowić takie zaprzeczenie tych błędów i pomyłek tego biznesu, który niestety ciągnął się wielkim smrodem za tą branżą. I unikatowość waszej firmy wiąże się właśnie z tym pragnieniem, tak? No, mogę to wam jako obcy człowiek z zewnątrz powiedzieć z tego, co sam zobaczyłem, o czym się sam dowiedziałem. Co dalej, moi drodzy? Kolejną wartością, tak, kolejnym tym elementem z kategorii polska firma jest to, że firma ma ugruntowaną pozycję na rynku. 15 lat. 15 lat rozwoju, 15 lat biznesu, który zapisał się w sercach bardzo wielu ludzi, chociażby z tego powodu, co kolejne, że stanowi ta firma uznaną, rozpoznawalną markę. Pewnie, moi drodzy, że ktoś powie, rekrutując kogoś do biznesu, że usłyszał argument, że to już znana firma, tak, a ktoś tam chciałby się załapać na początek. Są tacy, którzy traktują to taki przywilej, że byli na początku biznesu, a tutaj nagle firma ma 15 lat. Ale moi drodzy, przecież dobrze wiecie, że kiedy jest renomowany, uznany, markowy produkt, to zawsze jego siła będzie większa niż pytania o niepewność w czymś, co jest nowe i jeszcze nie zdążyło się sprawdzić. A zatem kolejny argument. Silny i lojalny rdzeń konsumencki. Moi drodzy, z tego, co wiem, to firma bazuje na grupie klientów, którzy od lat są przekonani do produktów firmy, którym te produkty służą, z którym są zadowoleni, którzy są gotowi te produkty innym ludziom polecać. Mało tego, no banalna rzecz, ale podatki. Wiecie, no chyba każdy chciałby, żeby w tym kraju było lepiej, tak? Bez względu na poglądy, upodobania, każdy chciałby, żeby w tej firmie, w tym kraju było lepiej. I oczywiście, że wszyscy, którzy działają w każdej firmie marketingu sieciowego, wszyscy współpracownicy, jeśli działają w Polsce, płacą polskie podatki, ale tu firma matka, centrala firmy, tak, ma rejestrację w Polsce. I podatek od zysku, VAT i tak dalej płaci w Polsce. Tak, ma to znaczenie. Co dalej, moi drodzy? Proces decyzyjny. Kiedy działalibyście w firmie, która działa w bardzo wielu krajach i ma
centrale gdzieś daleko, daleko, za siedmioma górami, za siedmioma morzami, to wasze potrzeby nie byłyby zbyt ważne. Mówię wam o tym naprawdę z doświadczenia. Nie byłoby czegoś takiego jak wasz wpływ na decyzje firmy. Nie byłoby czegoś takiego jak sprawne, elastyczne dostosowywanie się do tego, czego ludzie pragną. Ten proces decyzyjny często byłby procesem wielodrabinkowym. Naprawdę zaufajcie mi, bo wiem, o czym mówię. Zobaczcie, jaka to jest wartość. No i po prostu, krótko mówiąc, rdzenne wartości. Rdzenne wartości, które i wy reprezentujecie, stanowicie sobą i władze firmy, tak? Moi drodzy, produkty. Produkty jako kolejna kategoria atrybutów. Produkty, które są związane z patentami, które są związane z unikalnymi działaniami, które są związane z tym, co dopiero w tej chwili zaczyna być zauważalne w branży suplementów, w branży kosmetyków, tak? Czyli cała sfera biotechnologii. Ja nie jestem ekspertem produktowym, ale z tego, co się zdołałem przyjrzeć, z tego, co zdołałem się wsłuchać w to, o czym wy mówicie, to moi drodzy, nie mam żadnej wątpliwości, że produkty są z najwyższej półki, chociażby z tego powodu, że właściciele i producenci są ludźmi z pasją, są ludźmi z misją. Moi drodzy, wreszcie kolejna kwestia, to te produkty mogą być dostosowywane do potrzeb klientów, do waszych potrzeb, waszych klientów, właśnie dlatego, że jest krótki proces decyzyjny, właśnie dlatego, że tu ten rynek jest obserwowany. Ale moi drodzy, te dwie grupy kategorii to nie wszystko. Jest jeszcze jedna grupa kategorii, tak, dotyczy to planu marketingowego, planu finansowego. Pewnie o tym słyszeliście powielokroć, ja powtórzę to, co słyszeliście od Jarka, zarządu firmy, że większość firm marketingu sieciowego wypłaca około 50% prowizji od obrotu. Wasz plan marketingowy wypłaca 71% ceny produktów. Tak? Możecie zarobić do 71% od ceny produktów. Mało tego, tak, ceny katalogowej. To jest gigantyczna różnica. Wreszcie, do tego biznesu może wejść każdy, nie ponosząc kosztu starteru i kosztu opłat. Tak? Finalnie oznacza to, że w waszej firmie jest jedna z największych prowizji na głowę. Oczywiście wskazane i pewnie każdy chciałby, żeby ta prowizja per saldo była jak największa, no ale na to się składa to, ile sprzedajemy, ile sprzedaje grupa, jaką mamy rekrutację i tak dalej, i tak dalej. O tym, że ceny katalogowe, a nie ceny, a nie kwota obrotu, no to jest coś, co jest znacznym wyróżnikiem. Wreszcie, moi drodzy, coś, co dla wytrawnych graczy pewnie jest przyczynkiem do tego, że mogą maksymalizować swoje zyski, możliwość przesuwania obrotów, wreszcie możliwość zwielokrotnionego oprowizjowania, tak, tego samego obrotu. Czy to jest wartość? Dla tych, którzy potrafią się w tym poruszać, jest to wielka wartość. Wreszcie to, że działacie w systemie, z którego ja jestem zresztą wielkim zwolennikiem, tak zwanym systemie narastającym, że kiedy się osiągnie określony poziom w karierze, że ten poziom jest poziomem, z którego się nie spada. I w tym momencie przychodzi mi od razu takie porównanie do marketingu sieciowego jako autostrady o różnych pasach szybkości. Kiedy ktoś się włącza do ruchu, to może poruszać się w swoim tempie. Dla jednego będzie to pas samochodów, które jadą bardzo pomalutku, dla innego pas dużo szybszy, wreszcie jest tu pas dla samochodów wyścigowych. Ale może być i tak, że ktoś postanowi sobie odpocząć, zjedzie na pobocze. I co jest ważne i dotyka właśnie tego punktu, że kiedy ponownie postanowi włączyć się do ruchu, po jakimś czasie, nie wiem, po odchowaniu dzieci, po urodzeniu dzieci, po, nie wiem, naprawieniu zdrowia, po wyjeździe dookoła świata, to co jest ważne w tym planie marketingowym? Że włącza się do ruchu w miejscu, w którym był.
nie spadł na niższą pozycję, bo nie zrobił kwalifikacji czy czegoś tam, tak? On jest na tym miejscu, na którym był. Wreszcie, moi drodzy, ta trafna rekrutacja, ten łut szczęścia, o czym wspomniałem wcześniej, ten łut szczęścia może otworzyć drogę do bardzo konkretnych prowizji. Wreszcie, moi drodzy, tak pomału spuentując, tu się, jak widzicie, mi prezentacja wgrywając do tej platformy rozjechała, tak, moi drodzy, to perspektywa zdobywania rynku. Tak, przecież firma Callway może zdobyć dużą część tego wielkiego tortu, jakim jest cały rynek wellness. To jest dla ambitnych, to jest dla tych, którzy chcą po to sięgnąć. Ale moi drodzy, jeśli mówimy o marketingu sieciowym, to nie sposób zapomnieć o wielkiej obietnicy, którą i wasza firma przed ludźmi wyświetla. I każda firma marketingu sieciowego to również wyświetla. To jest obietnica, która mnie osobiście kiedyś bardzo zachwyciła. Ona mówi, że kiedy przez najbliższe 3, 4 lub 5 lat będziesz robić rzeczy, których ludzie robić nie chcą, to już do końca życia możesz robić rzeczy, o których ludzie nawet marzyć nie mogą. Moi drodzy, jakie to są rzeczy, których ludzie robić nie chcą? Ludzie nie chcą się narażać na odrzucenie, dlatego często mają lęk przed sprzedażą, lęk przed otwarciem się do drugiego człowieka, mają lęk przed marketingiem sieciowym, mają lęk przed rekrutacją. Ale jeżeli przełamiesz ten lęk i będziesz przez 3, 4 lub 5 lat, w zależności od tego, czy jesteś tym samochodem średnio wolnym, szybko wolnym, szybkim czy wyścigowym, tak? Jeśli będziesz robić te rzeczy systematycznie, wytrwale i konsekwencje, to masz szansę do końca życia robić rzeczy, których inni robić nie mogą. Nawet nie śmią marzyć. Moi drodzy, co jeszcze? Warto sobie uświadomić, że kariera w marketingu sieciowym składa się z dwóch komponentów i te dwa komponenty odpowiadają potrzebom różnych ludzi. Komponent jeden to kariera w sprzedaży, komponent drugi to kariera tak zwana menadżerska, czyli budowanie grupy. To jest ta rekrutacja, to jest zarządzanie później tą grupą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli ktoś jest prosprzedażowy i kocha sprzedaż, a pójdzie do kogoś, kto ma inną potrzebę, zaraz będę to rozwijał, ale chociażby w tym przypadku taką potrzebę związaną z karierą menadżerską, to w tym momencie może go nie pozyskać. Jak to zrobić, żeby pozyskać? Zaraz sobie to powiemy, bo chcę zwrócić wam uwagę na takie dwie metody rekrutacji. I teraz otwiera się cały wątek czegoś, co ja nazywam rekrutacją według potrzeb. Otóż większość moi drodzy, ludzi pracujących w marketingu sieciowym, myślę, że i większość was, moi drogie koleżanki i koledzy Callwayowcy, uprawia metodę rekrutacji, która przypomina taki oto instrument. Czyli, moi drodzy, mamy tutaj kałasznikowa z wygiętą lufą. Dlaczego używam takiego może mocnego porównania? Otóż, moi drodzy, w magazynku tego kałasznikowa są cechy albo zalety. Takie właśnie cechy i zalety, jak między innymi te, o których tutaj mówiliśmy. A ta wygięta lufa oznacza, że mamy przed sobą tego kandydata, czy jak można byłoby go nazwać fachowo, prospekta, i próbujemy do niego trafić, strzelając serią z kałasznikowa, z wygiętą lufą, mając w magazynku właśnie owe cechy produktów, cechy naszej firmy. Co to oznacza? To oznacza, moi drodzy, że próbujemy dopasować to strzelanie do tego, czego być może ten człowiek pragnie, ale tego nie wiemy. Ta rzadko przez ludzi stosowana metoda rekrutacji, w mojej ocenie to nawet może być mniej niż 7%, przypomina tak adekwatnie, żeby podobne tutaj urządzenia użyć, taki przyrząd snajperski. To jest, moi drodzy, znalezienie tej potrzeby drugiego człowieka, tego, co on ma w sercu, ten strzał w serce, to trafienie w 100%, w 100% bez pudła. Moi drodzy, ktoś, kto mnie zwerbował do marketingu sieciowego, nieświadomie trafił bez pudła. On oczywiście nie miał tej wiedzy, którą dzisiaj można zdobyć,
Po prostu to był ślepy traf. Ale mając wiedzę o tym, jak dowiedzieć się, czego potrzebuje drugi człowiek i umiejąc dostosować rozmowę do jego potrzeb, stajemy się snajperami w rekrutacji. I moi drodzy, chcę wam z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że można się tego nauczyć. Można się tego nauczyć, choć wymaga to ćwiczeń, wymaga to przełamania pewnych lęków, ale można się tego nauczyć. I moi drodzy, żeby to właściwie zrozumieć, to jeszcze raz ten slajd, który pokazał się tu wcześniej. Przyjmijmy naprawdę jako aksjomat. Jeśli ludzie zobaczą, że coś odpowiada na ich potrzeby, to oni znajdą na to czas i znajdą na to pieniądze. Ludzie kupią was, kupią firmę, kupią produkty, jeżeli zobaczą, że to odpowiada ich potrzebom. Ale czym jest tak naprawdę rekrutacja według potrzeb? Zacznijmy od pytania fundamentalnego, tak, które wiąże się w ogóle z kwestią zadawania pytań. Moi drodzy, to starożytni już stwierdzili, że ten prowadzi rozmowę, kto zadaje pytania. Ten prowadzi rozmowę, kto zadaje pytania. I jeżeli byście się tak na poważnie pochylili nad tym, jaki ma wpływ na rozmówcę zadawanie pytań, jeżeli sami byście prześledzili sytuacje, w których byliście w komfortowej roli osoby zadającej pytania, to zobaczycie, że modelując pytania, można tak naprawdę doprowadzić do tego, że drugi człowiek dochodzi do wniosków, do których my chcielibyśmy, aby on doszedł. I teraz jeżeli to będziemy robili etycznie, jeżeli będziemy to robili po to, żeby rozwiązać jego potrzeby albo mu te potrzeby uświadomić, to w tym momencie możemy zrobić bardzo dobrą rzecz, jeżeli się tego nauczymy. I pierwsze pytanie, które warto sobie zadać sobie w tym momencie, to pytanie, czy my znamy powód, dla którego nasz kandydat mógłby chcieć rozpocząć z nami współpracę. Czy my znamy ten powód? No bo wyobraźmy sobie teraz taką scenę. Mamy na liście kogoś, umówiliśmy się z nim, lepiej lub gorzej, przyjmijmy, że spotkał się z nami, może kierowany dobrymi relacjami, no i teraz mamy do zaproponowania to spektrum możliwości, które oferuje firma Callway. Te wszystkie wartości, wszystkie atrybuty, zarówno produktowe, jak i biznesowe. Ale czy ty na pewno wiesz, czego on pragnie? Czy też będziesz posługiwać się jakimś szablonem z metra? Czy może będziesz mu mówić o tym, dlaczego ty w tym biznesie się pojawiłeś i uznasz w domniemaniu, że to na pewno może być dobry pomysł dla niego, bo dla ciebie był dobry z tego powodu. I to jest, moi drodzy, takie domniemanie właśnie owym strzelaniem z karabinu, tak, z zalet, nie wiedząc, czy trafimy i co jest tak naprawdę jego słabym punktem. No i moi drodzy, oczywiście ktoś się od razu mógł powiedzieć, no trzeba byłoby tego człowieka zapytać. No, ale przecież nie możesz zrobić czegoś takiego, że się z nim spotykasz i zadajesz mu pytanie, Wojtek, ja mam tu świetną firmę Callway, świetne produkty, powiedz mi, co w tym, co ja mam w ofercie, byłoby dla ciebie dobre. Bo tego nie możesz zrobić. I teraz pozwólcie, że ja to wam w kilku zdaniach naświetlę, co stanowi bazę całej metodologii rekrutacji według potrzeb. Ci z was, którzy zajmujecie się sprzedażą według potrzeb, znajdziecie pewne analogie, bo one rzeczywiście istnieją i dobrze wiecie, że istnieją dwie kategorie potrzeb. Jedna kategoria to są potrzeby uświadomione, kiedy ktoś wie, czego chce, kiedy na przykład ktoś jest głodny, to wie, że chce coś zjeść. Kiedy ktoś jest chory, to wie, że chce być zdrowy. Kiedy ktoś nie ma pieniędzy, wie, że chce zarobić pieniądze. Ale jest druga kategoria potrzeb, to są potrzeby nieuświadomione. Kiedy komuś jest jeszcze na tyle wygodnie, że on nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że ta jego wygoda może się skończyć, że ciemne chmury wiszą, że jeżeli prowadzi niezdrowy styl życia, to może to oznaczać konsekwencje zgubne dla jego zdrowia, że jeżeli on nie zadbał o swoich bliskich w takim lub innym aspekcie, to skończyć się to może dla niego życiową katastrofą i tak dalej, i tak dalej. I moi drodzy, dobrze wiecie, że istnieje takie pojęcie, tak kiedy mówimy o potrzebach uświadomionych i nieuświadomionych,
jak wzbudzenie potrzeby. Weźcie sobie dla przykładu tych magików od garnków, kołder czy innych tam. Moi drodzy, pewnie macie w tej materii podobne zdanie do mnie, do Jarka, bo z Jarkiem na ten temat, Zychem rozmawialiśmy, ale to jest majstersztyk, co oni często uprawiają, kiedy przychodzą osoby do sali szkoleniowej w hotelu, zarzekali się przed rodziną, że na pewno niczego nie kupią, a wychodzą z kredytem na dany produkt za paręnaście tysięcy. Ktoś, kto był bardzo sprawnym sprzedawcą, wzbudził w nich potrzebę posiadania produktu. I moi drodzy, kiedy mówimy o potrzebach uświadomionych i nieuświadomionych, to mamy oczywiście na myśli to, aby robić rzecz, która temu człowiekowi pokaże, jak wiele może zyskać, kiedy przyłączy się do biznesu, kiedy skorzysta z tego, co mamy w ofercie, kiedy mu uświadomimy, jak wiele może zyskać on, jego rodzina i będzie to dostosowane do tego, czego on pragnie. Ale co jest wtedy, kiedy on nie wie, czego pragnie? Kiedy on nie wie, czego pragnie? Moi drodzy, cały proces, który tak naprawdę jest bazą do kilkudniowego szkolenia, zaczyna się oczywiście od tego, aby takich ludzi wyszukać, aby zbudować z takimi ludźmi relacje. Kiedy nawiązać możemy ten kontakt w taki sposób, aby on wiedział, że my możemy mu pomóc w rozwiązaniu jego wyzwań, jego problemów, zaspokojeniu jego potrzeb. I to są rzeczy, które są tożsame dla każdej firmy marketingu sieciowego, kiedy mówimy, prawda, o zrobieniu listy, kiedy mówimy o umówieniu się, kiedy mówimy o tym zbudowaniu tej bazy rekrutacyjnej albo bazy sprzedażowej. Ale dalej mamy wreszcie, moi drodzy, odkrywanie potrzeb. I to odkrywanie potrzeb wiąże się z całym procesem zadawania pytań, poczynając od pytań tak zwanych otwierających, kiedy w ogóle my w tym człowieku wzbudzimy takie przekonanie, że on dla nas jest ważny. Pamiętajcie, moi drodzy, że podczas spotkania dwóch ludzi, to dla każdego z tych, którzy się spotykają, ważny jest on sam. I kiedy my idziemy do drugiego człowieka z ofertą, to nie to, co my mamy mu do powiedzenia, jest ważne. Nie nasza oferta, nie nasze potrzeby, ale jego potrzeby. On chce usłyszeć, jakie on swoje potrzeby i pragnienia zaspokoi. Ale ten człowiek chce się czuć ważny. I kiedy z nim zaczynamy rozmowę i się nim żywo zainteresujemy, zadając mu właśnie na początku pytania, które świadczą o tym, że jest dla nas ważny. Tak? Jest taka kategoria pytań otwierających, nie mylić otwartych z zamkniętymi, otwierające. To są banalne pytania, tak? Czym ty się zajmujesz, co u ciebie, tak? To są pytania, ile lat pracujesz w tym i w tym miejscu, jak wygląda u ciebie perspektywa awansu i tak dalej, i tak dalej. Potem kolejnym zbiorem pytań są pytania dotyczące tak zwanych obszarów niezadowolenia, czyli kiedy weźmiemy sobie sytuację, kiedy ktoś pracuje na etacie, nie ma perspektyw awansu, obszarem niezadowolenia będzie właśnie ów brak perspektyw awansu, obszarem niezadowolenia będzie brak możliwości zarobienia pieniędzy. Za tym idzie pochodna tego obszaru, czyli jeżeli on nie ma możliwości awansu, to kolejny obszar niezadowolenia za tym stoi, czyli takie poczucie, że on nie zrealizuje się, brak możliwości rozwoju, brak możliwości pozwolenia sobie na lepszy poziom życia i tak dalej, i tak dalej. I to odkrywanie potrzeb, tak, wiąże się z odkrywaniem właśnie owych obszarów niezadowolenia. A odkrywanie konsekwencji nierozwiązanych obszarów niezadowolenia to jest coś, co ja osobiście nazywałem autorsko sypaniem solą na rany obszarów niezadowolenia. Czyli kiedy rozmawiając z drugim człowiekiem, uświadomimy mu, że jeżeli on dzisiaj nie zrobi nic z tą sytuacją, w której jest, to rzutuje na wiele innych obszarów jego życia. Czyli jeżeli on dalej tkwi w tym miejscu w pracy, w którym jest i nic nie robi, żeby stworzyć sobie alternatywę, a wie, że bomba zegarowa tyka, że może zostać zwolniony, a nic z tym nie robi, to może to skutkować na to, że on straci pracę, że nie będzie mógł spłacać kredytu, że nie będzie mógł utrzymać swojej rodziny, że będzie sfrustrowany,
To z kolei może rzutować na to, że podupadnie na zdrowiu, że popsują się relacje w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Taki łańcuch powiązań, jakbyśmy popracowali nad tym, to się buduje taki łańcuch wzajemnych powiązań, gdzie jedno wynika z drugiego, drugie z trzeciego i my wcale nie musimy tego człowiekowi uświadamiać w trybie oznajmującym, tylko robi się to poprzez zadawanie pytań, tak? Czy zdaję sobie sprawę, czy pomyślałeś o tym, czy się nad tym zastanawiałeś. Wreszcie dalej, kolejna kategoria, moi drodzy, w tego procesu to pytania prowadzące do rozwiązania, tak? Te wcześniej to pytania rozwijające potrzeby, potem pytania prowadzące do rozwiązania w stylu na przykład, a powiedz mi, gdyby było rozwiązanie, to czy byłbyś otwarty na to, żeby się przyjrzeć, żeby się temu przyjrzeć? A gdybym miał taką możliwość, gdzie mógłbyś zaspokoić te swoje potrzeby, rozwiązać te problemy, to czy byłbyś gotów na to, aby przyjść na spotkanie do nas firmowe? Czy byłbyś gotów na to, żeby obejrzeć materiał, który chciałbym ci wysłać? Czy byłbyś gotów, czy byłbyś otwarty na to, aby spróbować, jak nasze produkty działają? I na tak zbudowaną bazę, tak, to zaspokajanie potrzeb nie jest już czymś, co my temu człowiekowi narzucamy, ale jest czymś, co wynika naturalną konsekwencją z tego, co stało się jego pragnieniem, jego potrzebą, tak? No wreszcie wiadome jest to, że zrodzą się obiekcje, tak? Taki panel dotyczący rozwiązywania obiekcji to jest coś na odrębne w ogóle zajęcie, ale przecież dobrze zdajecie sobie sprawę z tego, że nie ma obiekcji nie do pokonania. Każda obiekcja jest do pokonania i zbiór obiekcji jest zbiorem skończonym, poczynając od obiekcji dotyczących marketingu sieciowego, obiekcji dotyczących jego osoby, obiekcji dotyczących produktów i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie, moi drodzy, jest finalizacja i cały zbiór pytań finalizujących, tak? Cały zbiór działań, których celem jest to, żeby ten człowiek powiedział tak i żeby to powiedział tak od siebie, żeby on wiedział, że jest przekonany do tego, aby się do tej firmy przyłączyć, że ta firma może mu pomóc, jemu, jego bliskim, w załatwieniu ważnych dla niego kwestii. Moi drodzy, sztuka profesjonalnej rekrutacji to też kontrakt, to też zawarcie takiego kontraktu, kiedy chcemy pracować z zespołem, kiedy mamy takie pragnienie, aby ta grupa rozwijała się nieprzypadkowo, z całym szacunkiem do farta, który się może przydarzyć, bo gościu na przykład, który mnie zrekrutował, miał farta. Ale moi drodzy, ten kontrakt, który możecie rozważyć, aby zawierać, on może się wyrażać w taki sposób, taki trochę slogan, tak? Jeśli będziesz biegł, pobiegnę z tobą. Jeśli będziesz szedł, pójdę z tobą, tak? A jeśli się zatrzymasz, ja pójdę dalej i ja zawsze dodaję z innymi. Czyli mówiąc wprost, jeżeli nie ty, to ktoś inny. Jeżeli ty nie skorzystasz z tej szansy, to ja pójdę do kogoś innego, kto z tej szansy skorzysta i pójdę z tymi ludźmi. I moi drodzy, pamiętajcie o tym, że wy macie wybór. Wy macie w tym biznesie wybór. Komu zaproponujecie współpracę, komu zaproponujecie kupienie produktów i w jaki sposób to zrobicie. Czy będziecie to robili na zasadzie jakiejś łapanki, czy rozbudzicie w sobie pragnienie, aby zostać w tym biznesie profesjonalistami? Bez względu na to, czy chcecie położyć akcent na sprzedaż, czy chcecie położyć akcent na rekrutację, bo o nich tutaj dzisiaj przede wszystkim mówimy. Ale jeżeli chcecie położyć akcent na budowanie zespołu, na odbudowanie waszego biznesu, a moi drodzy, taka dygresja, którą powinienem tutaj poczynić, ja mam naprawdę przekonanie, że wielu z was nie zdaje sobie sprawy z potencjału tej firmy, w której jesteście, potencjału produktów, które macie. Ja jako osoba z zewnątrz to widzę, tak? Kiedy się przygotowywałem do tego webinaru, kiedy zbierałem informacje o waszej firmie, to zadałem sobie proste pytanie i może będę brutalny w tym pytaniu, ale to pytanie tutaj każdemu z was osobna zadam. Dlaczego masz tak małą organizację? Bo przecież możesz mieć organizację wielokrotnie większą, wielokrotnie większe przychody, wielokrotnie większe zyski. Jest kwestia tego, żeby ten potencjał wykorzystać. A dlaczego o tym mówię i dlaczego daję sobie prawo o tym mówić? No przecież nie jesteśmy ślepi, widzicie, co się dzieje na rynku.
coraz więcej ludzi interesuje się marketingiem sieciowym. Słuchajcie, ja nagrywam kupę live'ów i ludzie obcy do mnie piszą, do jakiej firmy marketingu sieciowego mają się zapisać. Ludzie do mnie piszą, tak, żebym im wytłumaczył, czym ten marketing sieciowy jest. Dzisiaj poznaję mnóstwo ludzi, którzy się zapisali sami do jakiejś firmy. Wystukali w Google MLM, znaleźli jakąś firmę i się do tej firmy zapisali. Więc moi drodzy, zostać profesjonalistą, takie pragnienie oznacza jednocześnie zrozumieć, że ten biznes ma pewne etapy, tak jak w życiu przechodzimy przez etapy, począwszy od etapu, kiedy raczkujemy, kiedy stajemy na własne nogi, kiedy uczymy się biegać, potem idziemy przez kolejne etapy edukacji, potem uczymy innych ludzi, to tu też są takie etapy. Naucz się, naucz innych, jak oni mają uczyć innych. I jeden slajd na ten temat. Slajd, który tak naprawdę jest bazą do 6-miesięcznego szkolenia. Przez 6 miesięcy prowadziłem Akademię Rozwoju Liderów, gdzie przerabialiśmy punkt po punkcie. Nie do zrobienia w normalnych warunkach, ale to jest potężna dziedzina wiedzy, jeżeli ktoś chce się uczyć, chce zostać profesjonalistą i chce zostać mistrzem. A przy tej okazji może zyskać bardzo wiele. Może zyskać to, że staje się w sobie liderem, że staje się takim przykładem i wzorem do naśladowania, staje się przykładem człowieka, z którego wiedzy inni chcą korzystać, z którym ludzie chcą przebywać, bo wiedzą, że mogą zyskać. Przecież każdy z was może być, wielu z was pewnie jest, takimi latarniami dla innych. To jest nasz obowiązek. Jeżeli macie taką ofertę, jaką macie i tak wielu ludzi potrzebuje tego, co macie w tej ofercie, no to trzeba to potraktować jako obowiązek, żeby zostać latarnią dla innych. To jest zresztą, nawiasem mówiąc, rycina z mojej książki, do której was przeczytania bardzo zachęcam. Ale moi drodzy, żeby tak się stało, to jeszcze jeden slogan i jeszcze jedna świadomość. Możesz w życiu mieć tylko jedną z dwóch rzeczy. Albo wymówki, albo rezultaty. Ja wcale nie mówię tylko o kasie. Ja mówię o rezultatach mierzonych w tym, co dobrego zrobisz dla innych ludzi. Rezultatach mierzonych we własnym rozwoju, we własnej grupie przeliczalnej na współpracowników, na obroty, to w efekcie na pieniądze, ale to też w efekcie przeliczalne na to, co możesz zrobić innym ludziom. Co możesz zrobić dla innych ludzi. Chciałbym w tym momencie już tak oficjalnie zbliżyć się do zakończenia. Jeżeli tutaj Jarek uzna, żeby ten webinar, bo jest on nagrywany, pojawił się gdzieś w waszej przestrzeni, to ok. Ja jestem jak najbardziej za, ale póki co to życzyłbym nam wspólnie, żebyśmy mieli okazję się spotkać, żebyśmy mieli okazję wspólnie się uczyć, może wypić jakąś kawę, tak, będzie mi bardzo, bardzo miło. A zatem, tak żeby nie stracić do końca głosu, pozdrawiam was bardzo serdecznie.